Siemanko, cześć i czołem. Dziś pokażę wam grę pod tytułem Foragian Legion. Od razu mówię, tytuł jest swego rodzaju półproduktem, ale o tym później. Mówi do was Chory Joker i słuchajcie uważnie, bo powtarzać się nie będę. Na początek pokażę wam kustomizację naszego żołnierzyka. Jak widzicie, możemy tutaj poprawiać jego kolor skóry, rodzaj hełmu i munduru oraz dokupić różne gadżety typu switaś na błyszka na kask. Te akcesoria kompletnie nie mają odzwierciedlenia w grze i nic nam nie pomogą. No może kolor skóry, co niektórych nie będzie raził. Teraz przejdziemy do sklepiku, w którym możemy kupić sobie broń. Jak zapewne dostrzegacie, wiele z nich dostępnych jest dopiero po zdobyciu wyższego poziomu doświadczenia. Jest jednak mały haczyk. Gdy odblokujemy broń, i tak musimy wydać na nią pieniądze. Totalny bezsens. Ale dość już simsowania, przejdźmy sobie do jakiejś poważniejszej rozgrywki. No i jesteśmy w grze. Pierwsze, co rzuca się w oczy do oczu, to nietypowa szata graficzna w stylu Team Fortress 2. Gra jest promowana dużą brutalnością, jednak czy tą grę można tak nazwać? Nie jestem zbytnio przekonany i wydaje mi się, że widziałem bardziej brutalniejsze sceny w innych grach. No ale do rzeczy. Nasze zadanie w tej misji jest bardzo męskie. Musimy zabić wszystkie znajdujące się na mapie skrzydlate kostki rosołowe. Co tu dużo komentować. Jedziemy z chickenami. No i stało się. Czeka nas teraz walka z bossem. Wszystko sprowadza się do unikania jego ataku i w odpowiedniej chwili ostrzeliwać go. Nawet taki etap jak walka z bossem jest tutaj mało ciekawy, jak widzicie, unikamy ciosów z minigana tego kurczaka, ostrzeliwujemy go z rakiet i praktycznie non-stop robimy to samo. Zero urozmaicenia, po prostu jedna wielka sieczka bez mózgu. To co przed chwilą zobaczyliście, pozostawiam bez komentarza. Zresztą ta gra ma jeszcze jeden dziwaczny moment, ale to pod koniec filmiku. Dobra, wielki kurczak padł na ziemię, to teraz nie pozostaje nam nic innego jak zrobić niedzielny bądź świąteczny obiad z dodatkiem kurczaka i nutką pietruszki. To znaczy, wydostać się stąd za pomocą naszego wszędobylskiego śmigłowca. Teraz widzicie na ekranie podsumowanie misji. Dostajemy tutaj pieniądze za ilość krwi, jaka przelała się podczas etapu, oraz za ustrzelone kurczaki i takie tam. Odpalę wam teraz jakiś normalny poziom ze zwykłymi przeciwnikami, może będzie nieco ciekawiej. Omówmy sobie pokrótce HUD gry. W lewym dolnym rogu widzimy pasek zdrowia naszego bohatera, który spada bardzo wolno, oraz ilość doświadczenia, to ten żółty pasek. Po przeciwnej stronie jest nasze aktualne wyposażenie i ilość amunicji oraz samych magazynków, jaka znajduje się w naszej sakwie. Prawy górny róg to radar pokazujący lokalizację wrogów oraz miejsce, w którym znajduje się stanowisko przyzywania pomocy. Lewy górny róg to natomiast licznik i ilość krwi przelanej w danym poziomie. Zapewne zauważyliście, że gra to typowy TPP z arcytrudnym systemem strzelania. Przeciwników trafić jest ciężko, a i rozumem oni nie grzeszą. Wszystko sprowadza się do odpierania poszczególnych fal wroga, pomiędzy którymi możemy wezwać wsparcie dające nam amunicję. Rozgrywka w grze jest bardzo, ale to bardzo płytka. Pomiędzy kolejnymi falami wrogów mamy około 10 sekund na totalną, bezmózgą zabawę.
Jak widzicie, gra jest maksymalnie oskryptowana, przeciwnicy co fale pojawiają się w podobnych miejscach. Jak za chwilę zauważycie, gość będzie stał na rusztowaniu trzeci raz z rzędu. To może denerwować, jednocześnie ułatwia nam czasami rozgrywkę. A my dla całkiem dużej odmiany co chwilę strzelamy. Dzięki Bogu, że gra jest tak krótka, na jej przejście potrzebujemy około godziny, maksymalnie dwóch. I to jest w zupełności wystarczająca ilość, bo gdybym miał w to grać 6 godzin, to chyba bym się pociął bułką tartą. No i udało się, misja dobiegła końca. Jak widzicie, na waszych oczach przeszedłem całą grę. Teraz pokażę wam coś ekstra, o czym mówiłem na początku. Tak, nie mylicie się. W bonusowym etapie bronimy szopki betlejemskiej przed napastnikami typu bombowiec Mikołaj. Po raz drugi zostawiam to bez komentarza. I to wszystko, co chciałem wam pokazać. Dzięki za uwagę. Szykujcie się na Gieroniusy, które już w piątek zostaną opublikowane, oraz gameplay z FIFA 11. Trzymajcie się ciepło. Czołgiem.